Siema, siema, to Tajkungu, witam was w kolejnym odcinku Let's Play Spore. Jest to 14 odcinek drugiego sezonu. Nie wiem, co mam teraz zrobić, ale widzę, że mam już bardzo dużo pieniędzy, dlatego pogadamy i może coś fajnego sobie kupimy. Doładuj mnie za darmo już od razu, skoro możesz mnie doładować, to dlaczego miałbym nie skorzystać z tej opcji? Może spróbuję tego, wiecie co, skoro mam trochę pieniędzy, chociaż czy ja chcę spróbować, no w sumie nie mam troszkę pieniędzy, to spróbuję. Ale ogólny laser różny celach na ziemi, broń precyzyjna średniej mocy, to też muszę sobie kupić. I to mi się podoba, laser, który niszczy, to wystarczy. Laser, który niszczy. Generator atmosfery, to ja już nie wiem, burza lodowa też może sobie kupię jeszcze jedną. Chociaż, a dobra, jeszcze kupię jedną. O, dostałem jakąś odznakę. I najpierw wizyta na Clementi, tak? A dobra, jak już tu jestem, to później. Tam się dobiję do 10 tych przypraw. Cały czas tutaj trzeba... Mam już dwie. Może ogarnę jeszcze trzecią? Ogarnę trzecią i dopiero wtedy to zrobię. I wtedy myślę, że spadnie temperatura tak bardzo, że będę musiał ją ocieplać. Oczywiście nie zrobię tego od razu, także... Nie patrząc na temperaturę, ale... Burza jest. Ciekawe, jak bardzo tracę pieniądze. Ja pierniczę, jestem głupi. Nieważne. Nieważne. Człowiek się uczy na błędach. Następnym razem tak nie zrobię. No cholera. No cholera. Jeb. Użyłem. Niech to się ociepla, a ja w tym czasie pójdę pomóc. O, zimnia, nie ociepla. Co jest? Łooo. Dobra. Clementia, skoro potrzebują pomocy. Jestem w pobliżu akurat. No wiem, że... Wiem, że potrzebujecie pomocy i ten... Fryer. Ciekawe, czy tego można na celach nienaziemnych używać? Można. Aj, to są pirki mocne. Ja pierdziu, ja jestem w dupie strasznej. Mając z nimi wojnę. Ja pierniczę. Mogłem sobie zakończyć z nimi wojnę, bym zapłacił im. Miałem kupę hajsu, ale nie. Nie pomyślałem o tym. Cholera, jeszcze druga ta chmara, no to mnie zabiją. Dobra, uciekam. No ja pierdziu. Muszę uciekać. Tutaj się uleczę. A, nie tak drogo. Nawet bardzo niedrogo. To spoko. Teraz im pomogę. A co oni mówią, że okej? Wiem, że potrzebujecie pomocy, cholera jasna. Co mną tak miota? Ja nie wiem, ja nic nie robię, a mną miota. Nie ma jakiś specjalnie ten, że mną tak miota w tym czasie? Ty, gówniaku. No umrzyj w końcu, no, dziękuję. No shit, ja to wyłączyłem, zapomniałem włączyć. Dobrze, muszę wrócić na tę planetę tutaj. O tutaj, to przy okazji pierdzielnę drugą burzę. Endiglach jeszcze się chwilę utrzyma, ma dużo miast. To aż taki niezbędna pomoc nie jest. Jeszcze jednej burzy użyjemy. YOLO. Bach. No może się w końcu utrzyma. Dam, dam, dam.
Patrzcie, jak się udaje. Teraz mnie tutaj. Witaj, miło ci widzieć. Napraw mnie, doładuj mnie. Do widzenia. Siema. No wiem właśnie, że atakują Endigle. Clementie dalej atakują? Ja tam idę do Endigli, ale najpierw weźmiemy sobie statek, który mi pomoże w tym. No ble, 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 ble. Propo, mogę wziąć handel. I posprzedaję, trochę hajsu przynajmniej zarobię. Do widzenia. Jeszcze tutaj pozdrowienia, dyplomacja. Tak, doskonale. Może ja tam polecę do tych głupich frajerów? Może się zgodzą na jakąś ugodę za 150 tysięcy. Może. A, to akurat zielony mnie atakuje. Nie, i ten. Co za cfela, ale tamten już się poleciał, więc git. Dostał tylko ten zielony, a z zielonym sobie poradzę, bo z zielony to pirka. Widzicie? To jest pirka, ja to się boję tego lazurowego. Zielonym to sobie poradzę bez żadnych problemów, bez jakichkolwiek problemów, tylko że będę się musiał co jakiś czas wracać na planetę, żeby... Żeby mi nikt nie niszczył, no ale problemem żadnym to nie jest. Oh shit, motherfucker! Ci mnie zaskoczyli. Oh fuck. O, to dobrze, dobrze. Ślicznie. Co możecie? Pomocy! 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 OMG. Gdzie ty jesteś, cfelu? Nie będziesz się panoszył na mojej planecie. Okej. Polecieli sobie. Czyli jeszcze Clementia, jednak, jeszcze jednak Clementia. I chyba trzeba będzie zagęścić atmosferę na tej kolejnej planecie. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Jak? Ergane. Czekajcie, bo atakują Clementię i ją próbują zająć, skurczybyki. A to jest zbyt cenna planeta. Dostarcza mi za dużo niebieskiej przyprawy, żebym mógł ją sobie tak oddać. Jeden taki. I to tyle? Aha. Dobra, już mnie napraw. To nie są aż takie duże pieniądze. Jakby co, to można u was zagęścić atmosferę? Można. Chyba trzeba będzie podnieść poziom atmosfery, ale to się jeszcze zobaczy za chwilkę. Zaraz wracam. Tak, byrby. I zobaczymy, co oni tam sobie robią. Jak to tam wygląda? Trzeba trochę podnieść poziom atmosfery. Czyli na dodatek podnosimy poziom atmosfery, ale zrzucimy wtedy jeszcze jedną bombę. Znaczy bombę, ja pierniczę. Kurde, nuklearną. Jeszcze jedną burzę, a nie bombę. Tak, dobra, trzymają tutaj mniej więcej to, więc dziękuję za wysłuchanie, handel. Po pierwsze, podnieść poziom atmosfery, tak, kup element. Do widzenia. Jak mi się to nie opłaci, to się zesram. To się po prostu zesram, jeśli ta różowa, ta się nie będzie opłacała. Ale mi się wydaje, że różowa, jeśli teraz trzeba tyle z nią zachodu, chyba że znalazłem po prostu tak dupną planetę do tego. No, jest to możliwe. Ty, nie ocieplaj się. I ty zgeneruj atmosferę lepszą. O tak, teraz idziesz w idealnym kierunku, dosłownie idealnym. Och jejku, och jejku. Jakbyś weszła na zielone, jakbyś weszła na zielone. Ja sobie w tym czasie herbatkę przygotuję, jak to zwykle mam herbatkę.
Zapraszam was do tego, żebyście wy też mieli herbatki. Co się stało? Dlaczego to jest czerwone, a nie zielone? Ale to chyba też jest dobry znak. Te dwa. Oh shit. Ja chcę tam wrócić! Wracam tam. I sprawdźmy, czy dalej jest za niski typ planety. Cofam się. Lecimy do tego. Hops. Za niski typ planety. Rozumiem, że jeszcze trzeba obniżyć temperaturę, tak? Jaja se robicie? Jeszcze szybko. Nie stać mnie. Skąd ja wezmę pieniądze? Wszystko pójdzie w dupu. Hej wy, chcę z wami pogadać. Pogadać powiedziałem. Cholera. Wraca na ten digle. No i nie wiem, może poszukać więcej sojuszników. Cholera wie co zrobić. Szczerze nie mam zielonego pojęcia, co mogę w takiej sytuacji zrobić. O, bardzo chętnie sprzedam wam tę przyprawę. Ojejku, dostałem od was i sprzedam wam za 15 tysięcy, idealnie. Przynajmniej dla mnie idealnie. No to trochę już tego mam w takim razie. Ale to dalej jest za mało. Tutaj mamy planetę ten. Gdzie jest ta Amata? Tutaj jest ta Amata. Tutaj ich podbiję. Najdalej odsunięta planeta. To może się uda. Tylko jeden ten. No co od swyruchu. No trochę się ich już narobiło. Ale jednak i tak jest mało. Oh shit, dlaczego on ma aż 1000? Dlaczego on jest taki dobry? Cholera, on mnie załatwi. Super, że tego rozwaliłem. Ja pierniczę! I co ja mam zrobić? Jak ja nie mam co robić, doradźcie mi coś. Ja chyba w tym momencie zakończę odcinek, bo tak szczerze, jak ja tak nie wiem co robić, to mi żadnej frajdy nie przynosi. Więc przepraszam, że tak wymuszam niby komentarze, ale... Ale proszę, doradźcie mi coś, bo ja nie mam pojęcia, nie znam się na fazie kosmosu. Nie... Oczywiście, postaram się sobie jakoś poradzić, ale jeśli byście mogli jakoś doradzić, to byłbym bardzo wdzięczny. W takim razie, wielkie dzięki za oglądanie, na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema, jeszcze przepraszam, że ten odcinek był taki krótki, no ale cóż mogę poradzić, jak nie umiem grać. No cóż, siema.